Orpea Polska we wrocławskiej rezydencji naddyrekcyjnej zorganizowała 5 maja niezwykłą akcję. Mieszkańcy domu mieli okazję spotkać się z rodzinami w ramach akcji Stajemy na wysokości zadania. Wrocławska firma Ekocentrum udostępniła podnośnik, który umożliwił bezpośredni kontakt z seniorami. Dzisiaj w rezydencji naddyrekcyjnej we Wrocławiu grupy Orpea prowadzimy spotkania z rodzinami na podnośniku. Jest to jedna z wielu form kontaktu z rodzinami. Na co dzień umożliwiamy kontakt telefoniczny poprzez dedykowane numery telefonów, spotkania poprzez wideokonferencję na Skype'ie oraz spotkania przez szybę. Ten dzisiejszy dzień jest o tyle wyjątkowy, że umożliwiamy spotkania osobom, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić, aby przemieszczać się po budynku z różnych względów zdrowotnych bądź też zdolności poznawczych. I to nasze spotkanie dzisiaj ma ten charakter wyjątkowy. Taki pomysł pojawił się w dobie trudnej dla wszystkich sytuacji, jaką jest pandemia. No niestety mamy w tej chwili tak trudne czasy, w której jest ograniczona możliwość spotkań z bliskimi. I tych form odwiedzin mamy bardzo wiele, natomiast są takie osoby, które z uwagi na stan zdrowia niestety nie mogą wziąć udziału ani w rozmowach przez telefon, czy uczestniczyć w telekonferencji, ani nawet w odwiedzinach przez tak zwaną szybkę. I w związku z tym postanowiliśmy umożliwić kontakt bliskim z rodzinami poprzez wykorzystanie takiej oto formy jak dźwig. Pewnie byłoby idealnie, gdybyśmy mogli takie akcje organizować codziennie. Niestety z uwagi na toczącą się właśnie inwestycję, no nie może dźwig tutaj stać przez 24 godziny na dobę przez cały miesiąc. Tak się akurat składa, że mojego taty nie widziałam już prawie 2 miesiące. W międzyczasie był w szpitalu, w międzyczasie był w izolatce po tym pobycie w szpitalu i z przyjemnością dzisiaj zobaczyłam, że jest znowu w bardzo dobrej formie, świeżo po wizycie u fryzjera. Takie spotkania mają niesamowite znaczenie, bo dla tych osób ten kontakt, ta bliskość z rodziną i dla tych rodzin takich jak ja jest strasznie ważna. Zawsze byliśmy blisko, teraz ten okres koronawirusa spowodował, że ta bliskość jest wystawiona na ciężką próbę, ale na szczęście są takie inicjatywy i ta inicjatywa nie jest na pokaz. To jest dla moich rodziców bardzo duże przeżycie, że mogą mnie zobaczyć, co prawda przez okno, ale za to całą, zdrową, żywą, martwią się o mnie. Nie wiem nawet, czy nie bardziej niż ja o nich, bo ja wiem, że oni tutaj mają bardzo dobrą opiekę, wiem, że bardzo ostre środki bezpieczeństwa są tutaj zastosowane, więc ja jestem stosunkowo spokojna. Myślę, że oni bardzo również ucieszyli się, że mnie zobaczyli, nie tylko, że ja ich zobaczyłam. Także to jest wzajemne, dwustronne i super inicjatywa. Ten pomysł pojawił się pierwszy raz w ośrodku z grupy Orpea w Belgii. Przetarła nasza spółka, matka zorganizowała właśnie taką akcję w jednym z ośrodków w tamtym kraju. Przetarli wszystkie szlaki, więc już troszeczkę nauczeni ich doświadczeniami postanowiliśmy wykorzystać takie techniczne możliwości właśnie u nas. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę cała sytuacja już wróci do normy i będziemy mogli, tak jak już w Belgii, powolutku otwierać się na rodzinę i w ograniczonym zakresie organizować spotkania z bliskimi. To jest dla nas świetna okazja, żeby pomóc tutaj Państwu spotkać się z rodziną i jakoś uczestniczyć w tej pandemii, po polepszaniu warunków życia, bo nas ona nie dotknęła zupełnie jako firmę, więc mamy możliwość pomóc innym, którzy mają utrudnione życie. Zwłaszcza tutaj chodzi o tych seniorów, którzy są zamknięci i nie mają żadnego kontaktu z rodziną. Każdy, kto schodzi z podnośnika, jest zachwycony zarówno możliwością takiej przejażdżki, ale także możliwością kontaktu ze swoją bliską osobą, która jest tutaj na stałe. Uważam, że akcja jest bardzo udana. Bardzo jesteśmy wdzięczni Orpei za to, że zostaliśmy zaproszeni. To jest zawsze więcej niż Skype i inne komunikatory elektroniczne. Odwiedzonych zostało 10 mieszkańców, którzy właśnie ze względu na te kryteria zostali wybrani do tego spotkania.
Często przychodziło kilka osób, wjechać mogły tylko dwie, a jak były trzy, to kibicowały tutaj z ziemi. Cały zespół rezydencji naddyrekcyjnej jest też ogromnie wzruszony. Dla części osób to były spotkania takie twarzą w twarz po 2 miesiącach. Dziękujemy wszystkim, że to dzisiejsze spotkanie mogło się odbyć. Dziękujemy zarządowi ORPA Polska, naszej pani dyrektor, grupie Ekocentrum, która udostępniła nam ten sprzęt i całej rzeszy zaangażowanych osób.